oni tam się teraz leją. Ale to pierwsze podstawowe karmi to było takie karmelowe chyba, nie? Taki trochę jakby porter, nie? O, taki porter właśnie, ten czekoladowy, coś tam taki. Coś takiego, no. Reksy, recy, kuźwa, teraz to tego jest do wyboru. No porter jest fajny, bo tak się napić jednego, nie? Ale weź się, najeb się porterem. O kurde, jaki fajny śmigłowiec. Nie. O, z tyłu, za nami. Ponoć jest najmocniejsze piwo na świecie, które ma 62%. Postępnie ogląda. Ciekawe jak się nazywa. Czekacie na mnie? Czekamy jak na wszystkich chyba. Ale to jeszcze ile, co 100 minut, a co nie, jak się mylę. No i za chwilę ruszamy. Ja zdążyłem streama odpalić. Kuda, jest chyba daleko od was. Only logistyk wszyscy są? No na to wygląda. 1013. Dobra, ruszamy panowie. A te TV nie leci. Darek, szykuj dobry się. Film. Coś typu Pinox. GTA. Wracasz na swoje te miejsce, Darek, czy... Darek kończy napad. No, oczywiście. Darek. Ja za Gdandu. Co? Tam uważajcie panowie przy wyjeździe, żeby się tutaj nie podłóc. To bez kitu. Tadeo, bo jedziesz w stronę Mężczyzn, czy w stronę Grazu? Dlaczego Rambo jedzie bez naczepy? Rambo ma tą naczepę. Panowie. No. Mężczyzn tam do góry. Mężczyzn. Mężczyzn. Dobra, Rambo, wiesz na co pojedziemy. Na dwójkę wjeżdżamy z tego. Dwójkę, ale od Grazu, nie? Na dwójkę, nie? Jak kogoś przycisnęło, to na dwójkę zjeżdżamy. A dwa czy wyjdziecie jak ten? Na klocka, nie? Tak, bez... No Mulchen, mówiło ono było w 100 razy. Dwójką. A jak nie, to chyba na NCS jest, jak się nie mylę. Chciałem miał być. A jak jest, to nie wiadomo. Ja tak na tej pauzie wziąłem, prześwietliłem sobie jeszcze całą trasę kamerą Zero, nie? To ładne szminki nas czekają to, po drodze jeszcze. No. Mogliście mówić, że... I to już niedaleko. 1000 km. Mogliście mówić, że A12 jest jeszcze. No jaki A12? Na jaki wy jesteście w końcu? Na dwójce. A9 na A2, na dwójkę żeśmy wjechali teraz. No. Od razu, nie? No na dwójce jesteśmy aktualnie. To mój syn. Zidane pojechał w pizdu. Ja się jebam. A, widzę. Dobra, wszyscy wyjechali ją. O kurde, ej, hamujcie. Wiktor w końcu wjechał w dupę. Co? Ja nikomu nie wjechałem. To Kuba wjechał, a nie ja, gościu. Nie, bo mylicie się. Sorry. To kto to wyprzedza? Mylicie te same ciężarówki, no, te same naczepy, co prawda. To zawsze się je herezje. Podejrzewam, że są w jednej firmie. Albercik! Albercik! Albercik, ja proponuję, żebyś się nie odzywał. Słyszycie? Ej, panowie, wydaje mi się, że to taka pomarańczowa ciężarówka. Podejrzewam, że jak mają podobne malowanie, to chyba są w jednej firmie, nie? Ale przypadek, nie? Ta, słyszysz? Albo ktoś się dołączył. Halo. Random. Jakiś random podjechał i jedzie za nami. Czyli straciliśmy jednego. Dobra, ładny ten kolor. Jaki? Uważaj, Glandu, miałem zapis. No dobra, spoko, już się właśnie wyprowadziłem, nie? Na barierkę. A potem na Mönchengladbach i na Salzburg, nie? Nie, się. Na Pragę. Na Pragę, bo... nie? Glandu, jaki klub kupujesz? O Jezu, bo teraz to oszaleje. Klub. Możesz się zwolnić? Co do? Jaki klub kupuje? Gdzie? No niedługo aktualizacja jest w GTA, nie? Kluby wchodzą. O, to widzisz, człowiek nawet nie wie. Ale Real Madrid oczywiście, nie?
Tadeo, wy skręcaliście na to. Kurwa, to są kluby dyskotekowe. Dwójki, dwójki na górę, no. No będą, będą maniury. No to... Co, po tą górę? A tu w prawo, czy ten? Roxa, nie? Gdzie trzeba załatwić panienki. No właśnie. A teraz ciężko załatwić panienki. Ja ci powiem, przeglądałem na... Będziesz ten, będziesz musiał sobie kupić tam w tego sound coś tam, ten autobus do wypożyczenia. Będziesz jeździł po dzielnicy Los Santos i kurde złotówki zbierał z chodnika. Ty jesteś przyklejony gumą. Ciężko o porządną kurwę, nie? Ja cię kręcę, ale... Pogadać z Draydenem. Uwaga, zjazd. Na Eurotrucka widziałem. O, teraz się tak... Wymagać to bolę. Ja się tak Dark Souls oglądałem tego symulatora autobusu z 18. Fajnie ten multiplayer wygląda. Ej, właśnie. Zajebiście, nie? Dostałem dzisiaj też, kurde, ten na z YouTube'a. Filmik właśnie, jak jest reklama, jest jeden koleś jedzie, później jakiś z Polski dołącza do niego, później jakiś Anglik i Amerykanin, nie? I to faktycznie, i faktycznie się widać. Jedziesz po prostu koło siebie. A to już tak raz za 10 dni wychodzi? Tak, już, czekaj, którego to było? 13, tak, no. No i zajebiście, kupujemy. Jaką? Bus Simulator 18. No ale na Steamie będzie dopiero 20 czerwca. Aha. Bo wersja pudełkowa nie, zawsze musi być pierwsza. Nie, no patrzyłem na Steamie, to też jest ta data, 13. No ale kupujecie teraz wersję pudełkową, no to będzie tam przecież klucz do Steama, nie? No. No tak, tak. No. Nie, no jest... Ale jest, Mariusz... Na napisane jest 13. Patrzaj tam z tyłu, bo... No to będą musieli coś zmienić, bo ostatnio jak patrzałem jeszcze Marcinowi i dałem cynka na Steamie, że 20 czerwca jest premiera. Nie, no to tam jest na Steamie jest 13, bo patrzyłem na linka. No. Może przyspieszyli trochę, wiesz? A to pamiętasz, no, Darek, pewnie skończyli pracę i przyspieszyli wydanie. No, a pamiętasz, Darek, jak było z GTA 5? Już miało wyjść, a później się okazało, że ich ocenzurowali, nie? I taka zwłoka była chyba miesięczna, jak nie więcej. Miesięczna. Na PC-ta, no. W 2015 mieli wypuścić, jak we wrześniu, jak dobrze pamiętam, a w październiku dopiero ten wypuścili. Pamiętam, bo czekałem, kurde, jak nawiedzony. Ale nie, to 2 miesiące trzymali. 2 miesiące? No. Wiem, że długo. Masakra. 2 miesiące, bo przesunięcie strasznie długie. Najpierw już telewizja, słyszysz? Już była... Z tego to mnie cieszyło. Już była taka reklama, hype i w ogóle, co nie? Że konsolowcy się śmiali, że GTA 5 nie ma na PC-cie, a później PC-towcy odpisali, dziękujemy za testy beta na konsolach. Dobre. Z tyłu, nie żeby coś, ale z tyłu... Rambo. Ten, na drodze się za mną. Co zrobił? No zamał, stoi w poprzek. O, Mario, ja miałem takie nerwy, że wyprostuję sobie. Pazurów brakło, to jeszcze róże obskoczyłem. A to jest teraz chuj, kurwa, nie? Bo mamy tutaj, kurwa, zrzeszenie, tak. Farminga, Spin Tyresa, Eurotrack, no to swoją drogą. GTA. American tak mało, GTA, za chwilę wejdzie jeszcze Bus Simulator. Nie będzie wiadomo. I, kurwa, nie będzie wiadomo, w co grać w końcu. To jeszcze konstruktor, ty jeszcze konstruktor. Cześć, Blacku. Redemption. To całego dnia potaknie na te... To musimy sobie terminarze miesięczne porobić. A tu... Tak, i tak miesiące mijają. Wczoraj chłopaki mieli dylemat, żeby dołączyć do firmy, bo oni chcą w różne gry pograć, nie? A pamiętasz, Marcin, ostatnio, jakie to były dobre czasy kiedyś? Jak się stało z wędką na ten, na Fishing Planet? Potrzymaj mi wędkę, muszę sięgnąć po papierosy. Ja z Googlem później gadałem na osobności, nie? To Google powiedział mi szczerze, nie, że on nie chciał dołączyć do Watachy z jednego względu, nie? Znaczy nie chodzi koniecznie o Watachę, tylko po prostu, że dostał od nas propozycję dołączenia, no to określił to, że nie chce do nas dostąpić z jednego powodu. On nie chce, żeby ktoś na nim wymuszał kilometry. No ale, ogólnie... nikt mu nie będzie wymuszał, wystarczy, znaczy, że on... Wiesz, Tadziu, tu chodzi o tą normę, nie? Że to musi być zrobione. To jest według niego wymuszanie kilometrów. Ale to ja, ja ci powiem, według mnie, wiesz, czego się boi? Jakiegokolwiek zobowiązania i tyle w temacie. No też mi się tak wydaje. Ale to mówię, no to skoro koleś ma od razu takie podejście, to po co go brać, nie? Tak, dokładnie, na siłę to wiesz.
Jak ma nie jeździć i go zaraz wywalać, to po co w ogóle cośkolwiek z nim robić? Nie chcę. Jaka to jest norma, no kurczę, ludzie. A Andrew z kolei to jest taki nocny Marek, kurde, ty, i szczerze mówiąc, on by mógł wstąpić do nas, bo większość kurwa jest z nas i tak po nocy. I tak jest i tak, no. Także to zawsze by miał z kim jeździć. Ale to jest najśmieszniejsze, że właściwie to jeden i drugi i tak są i tak, nie? Tylko po prostu bez loga, nie? Zobaczysz, będą mniej przychodzić. Możeście ich przestraszyli wczoraj. No, ja wczoraj przestraszyłem ich. No, Google już pisał mi, czy dzisiaj jakieś GTA i ten znak zapytania, co z TS-em. Ty, Dawid, co ty tak hamujesz? Ostro, aż ci kurde gumy zostają z tyłu. No, ty tak właśnie, panowie, ja pierdzielę, zobacz jak hamuję. Panowie, czy też spotykamy w myszę, nie? Ja driftuję za Pinoxem. Ty poważnie, kurczę, za to byś. O, teraz puściłeś hamulce pewnie. Ale mega teraz jest. Mansion się spotykamy? A wiesz, ja Radziu, brakuje takiego tego efektu tutaj, że jak hamujesz, to żeby. O. No. A to tutaj jeszcze by się znalazło więcej takich efektów fajnych. Tak, taki. O, tutaj patrz, przyhamował znowu. Aha. Ten Darek. Patrz, jak się kurczę gumy ten palo. Ej, ale to jak on to hamuje? Nie wiem, no zobacz, szalone ślady po nim zostają. Wiesz, to nie jego są. No jak nie? Hamulec jest naczepy, nie? Mowa nie naczepi, zobacz jak się sunie. Teraz, faktycznie, no. Ja uwaga, bo jest to za ekran. Nie wiem, bo ja mam tam trochę dalej, to nie widzę tak. A ja widzę te ślady, jak one zaczynają się po prawej stronie, idą pod prąd. A, ja tak samo widzę. No ja też mam. Jakby od lewej do prawej. Tak. No. Piany. To on tak jeździ, o, tutaj opatrz, znowu był. A za mną jedzie Mario, to ja teraz przyhamuję tym hamulcem naczepy i zobacz, czy będą ślady. Bo jeszcze mu reklamówka wypadła. Kurwa, legata to jak takie pelikany. Nie ma. No widziałeś? A na jakim przycisku macie hamulec? To masz te kauczukowe opony. On ma te Goodyeary pewnie założone i dlatego. Może. Jak macie te... Nie, bo Michelinki. Michelinki? Ale zimówki. Na jakim przycisku jest hamulec? No nieważne jakie, ale Michelinki. Tylko, że Darek ma po prostu jedną sezonówki, nie? Bo go stać. Tak. Robi jedną trasę. Jakie sezonówki, co ja pierdolę? Jedną trasówki, nie? Robi jedną trasę, zostawia cały bieżnik na tym, nie? Uwaga! Podpisałem kurwa kontrakt z Zauberem i mam codziennie nowe opony. Gra się ma, nie? Patrzę. Protection masz. Chyba w F1 bym sobie z kimś pośmigał jakiś turniej, ale to. Ale ty musisz trzymać chyba na ręcznym. Pokémon ma BF1. A może on w ogóle na ręcznym jedzie od początku? Ja mam 15. Ja mam klopek.pl na tym. Ale F1 jakie masz? Mate F1? F1. Jaką wersję gry? Nie, bo ty gadasz o F1, a on gada o Battlefieldzie. Ale to do. Słucham. Jakby co tego szefowa One Logistics przez góry, przepraszam, że nie mogła być. Luzik. Bo po prostu wyszło. A tu jest jeszcze szefowa. Takiem i jakie wydarzenie. To w końcu się szef był. Szefowa. Bo ja pisałem, jak on ma tam tatu, czy jak on tam. Tatu, no. No to pisał mi, czy tam pisała, już nie wiem kto. Pisał. No, że wyjazd miał do Warszawy i że go nie będzie. No to jest szef. A wiesz, kto wrócił do Marpolu? Punisher? Nie wiem. Ta dziewucha, co u was jeździła, Graszka. Nic się nie stało, wiadomo, nie każdy może jednego tego samego dnia pojechać, nie? No, ja w sumie, wiesz, ja też miałem ogólnie inne plany, ale dobra. Zaraz Marpol zrekrutował dwie kolejne jakieś, kurwa, tam. Uwaga, krzaki na drogę wystają. Dobrze, przejadę po niej. Ja tak. Rambo, a ty co? Dzisiaj ja byłem tam jedną sprawę załatwić, kurde, właśnie w Marpolu, żeby tam duchu zadziałał w końcu z czymś, co już, kurwa, mu dupę truje od 2 miesięcy. To, kurwa, ty się mnie pytał, czy nie mam ochoty wrócić. Ja mówię, nie, w żadnym wypadku. Ale to oni sobie teraz na kobiety postawili, to dobrze. Rok se otwiera. Zacznie się od Eurotracka, a później, no to wsiadamy, koleżanki. Do tira. Ja mówię, kurwa, tego, że no sorry, nie przyjdę do Marpolu z powrotem, bo to się źle skończy, kurwa, nie? Pojeżdżę miesiąc czy tam dwa, będzie dobrze, a za chwilę znowu się pogryziemy, kurwa, to samo i po co tak by było. Jak to mówią, nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody, nie? I to jest, tu jest dobrze, kurwa. A tak odnośnie tych dziewczyn, nie? To Roxa to jest Roxa, nie? A na Eurotracku to by była Kraksa.
O panie, dołóż się. Tam jeden z was dostał. Dogoni. Jedzie. A musiał kopnąć w oponę, bo mu się torba do nogi przykleiła. Jest, zawiesił. Pokemon, a ty gdzie jesteś tu? Na końcu. Jesteś czy w tym mężczyźnie, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Jesteśmy koło Curich. Kurwa ty, wczoraj tam mi się tak przypomniało, nie? Ty, czy wczoraj? No wczoraj, jak jeszcze w pracy byłem. Przyjeżdża do mnie gość na załadunek, nie, i się mnie pyta, kurwa, czy ja po prostu wrzucę mu towar bez wymiany palet, nie? Ja mówię, no to jest niemożliwe, w kontrakcie mam napisane, kurwa, że wymieniasz palety, nie? No ale kurwa, słuchaj stary, jechałem autostradą, kurwa, wyjebał mi jakiś koleś, kurwa, na czołówkę, kurwa. Ja mówię sobie, po pierwsze pomyślałem na autostradzie, jak mu mógł wyjechać na czołówkę, no ale kurwa, pomijmy ten fakt, nie? O. Mówi, że kurwa, jedzie, kurwa, musiał ostro hamować, kurwa, i jakieś belki w paleciarce mu pękły czy coś i wszystkie palety mu niby spadły, połamało w chuj, nie? Aha. Ja mówię, co mnie to kurwa obchodzi, kontrakt jest podpisany na wymianę palet, nie mogę ci dać towaru bez wymiany. No to se narobił chłop bidy. Kuba, bo... To pojechał gdzieś do jakiegoś punktu, za 3 godziny wrócił, kurwa, z paletami, dopiero załadował się, nie? Kuba. Ciekawe, ile beknął za to. No, euro paleta kosztuje, nie wiem, 30-40 zł za sztukę? Oj, super. Szef na pewno był zadowolony, kurwa. Słyszeliście... A 32 wymieniał, nie? Słyszeliście w Polsce, kurczę, koleś leciał ciężarówką, nie? I jakiś facet, kurczę, wyjechał mu tą BM-ką. I ten odbił, wiesz, przez barierek i poszedł do tego, do rzeki i się utopił. A było, no. Całym składem poszedł. Ratował czyjeś życia swojego już. No właśnie, i mówią, że kierowcy tirów, wiesz, wymuszają, a w dodatku, nie? A w dodatku ten BM konkurczy, co mu wyjechał, nie? Spierdolił pewnie. Spierdolił właśnie, no. A słyszeliście tego newsa? Że ktoś masowo wybija foki? A. Mhm. No ale to jakiś pojeb, kuźwa, nie? Dwie znaleźli na piachu z tymi... Z kamieniem, tak. No. Jedna dostała w łeb, ostatnio jakaś tam Helenka, czy jakoś tam. A, bo ją odratowali. Dzisiaj znaleźli, nie odratowali jej. Znaczy, ją odratowali, kiedyś. Bo ona kiedyś, wypuścili ją zdrową, nie? Bo znaleźli maleństwo, nie? No. Wypuścili ją zdrową i pożyła niecały tydzień i ktoś ją zajebał, nie? I ją znaleźli z rozbitą czaszką, nie? A dzisiaj znaleźli następną z rozciętym brzuchem. Ktoś kosą przejechał, wiesz. A. To też źle. Co to się kurwa dzieje, to ja nie ktoś wiem. Ktoś kurwa niezły ma kłótno na ten. Ale jeszcze żeby... Tak, ale to żeby to wziął, nie? Prywatny zabójca. Dla czy nie wiem, dla... No kurwa, foka ma jakąś tam sierść, nie ma. Coś tam ma, jakiś mech ma, nie? Znaczy młode mają, nie? No. Ale, no, ale to nawet zabijasz, no to jesteś kłusownikiem, bierzesz dla mięsa, czy dla, nie wiem, dla jakiegoś tam konkretnego efektu, nie? A tu za do pożytku, a tu kurwa a tak, zapierdala, nie? Zapierdolone zostawia na piachu, nie? No to coś tu jest nie halo, kurwa. Ja podejrzewam, że to jakiś gówniarz, kurde. Na pewno. To jeszcze ze zrytym łbem konkretnie, kurde. A tak samo mu zrobić, kurde, i będę gnoja i chuj się zdziwi. O tak, dokładnie, wiaderko z cementem do nogi i nara. A. I na końcu go powiesić na latarni, o. Do góry nogami. Ta Beskid to z tymi wiaderkami, co nie? To by szpagat zrobił do góry nogami. O Jezu, ale rezerwa. Ta Beskidu. A po jednym na nogę to tak, no. Słyszysz, ale ptaki by miały dziuple zawsze w tym goście, co nie? Wyobraź sobie, jakby tam ptaki zaczęły gniazdo robić, ojejku. Człowieku, taki komin. O Boże, a bo... O Boże, Jezu. Teraz ruszamy do 90. O, to dobre. A ile na godzinę jedzie? Czy ogólnie 90, czy ile? Mówię, do 90 się rozpędzamy. Dobra. X, tak. Może was dogonię, ja nie wiem. Ale gość by potem nie usiadł w ogóle. Najlepsza kara to rozebrać kuźwa i do tego... do mrowiska postawić, kurczę, zgonem. O nie. Wisiorem do ogniska. Dawaj skinu. Albo ten... wrzucić na plac, gdzie jest ten... puma, albo tygrys, o. Nie, to tak. Takie... Ja bym go przywiązał, kurde. On tygrys albo puma i zobaczymy, kurde, co by zrobił.
jak dawne tortury były, że po tym pokładzie bambusa, po kropelce czy tam piórkiem woda spływała, nie, ustawiona na czaszkę. Na czoło, no, na czoło, no. Najgorsza. I drążyła, albo, drążyła po maluśku. Albo w rozkroku, kurczę, nad bambusem, nie? O. Czemu nad bambusem? Co nie stanie? No rośnie i się wbija, wrasta w ciebie, nie? Serio? O, jak roślina rośnie, nie? Najkrótszą drogą, kurczę. Chodzi ci w zupę i... A tak samo jak woda, nie? Woda przez lata czy tam miesiące potrafi wydrążyć dziurę w skale, nie? To właśnie jest mały strumień ustawiony na czachę, kurde, i pomału gościa drąży, nie? Albo jak za wikingów, kurwa, rozpłatać, kurwa, płuca wyjebać, jak skrzydła na gdzie, zjeść wątrobę. To by byłoby dla niego za szybkie. Ale za szybkie, to... dokładnie. Ale weź, podgrzeć chyba. Ale to można zrobić wolno. Nadziać kogoś na palce. Wystarczy, że już by dostał ten cios w plecy, to już by już był trupem, no. A jeszcze by mu płuca wyciągnęli. Wow. On by przeżył. Pokroili, nać kanapeczkę. Albo wrzucić do takiej kurde beczki. Z olejem. Rozgrzanej. Z olejem roślinnym. Nie, to inne jeszcze było, że brali szczura, stawiali na brzuchu. O, i dawali jedzenie, co nie? Nie, wiaderko na szczura i podgrzewali, nie? Żeby szczur musi sobie udrożnić drogę ucieczki, nie? No, w sumie to. Kopał się przez ciebie. To jest dosłownie. Dopóki będzie cicho, jest wszystko okej. Okay. Jak już zacznie piszczeć, kurwa, to już jest masakra, bo wtedy zaczynasz, kurwa, szaleć i szuka drogi ucieczki. O, a najkrótsza droga gdzie będzie? Z kichę na wylot. Przez kichę, kurwa, przegryzie ci się, kurwa, i dupą wyjdzie. Albo z drugiej strony, kurwa, macie. Albo, nie wiem. Pójdzie bebechami do góry i przez ustami, no, autentycznie. Kiedyś oglądałem właśnie taki program o tych torturach takich, ale to, kurde, i pomyśl sobie, że tak ludzie ginęli, nie? Nie jest tak z palca ale wyssane, nie? Nie dokończyłeś, bo się w połowie głodny zrobiłeś. Nie dokończył, bo poszedł testować. A wiecie, że kurwa szczury ogólnie to są największe skurwysyny na kurwa świecie, nie? Najmądrzejsze. No, z drugiej strony też. Miałem parę szczurów, także. Kiedyś mieszkałem, bo ja nie mieszkam od urodzenia jako miastowy, nie? Tylko jakiś czas temu mieszkałem jeszcze we wiosce. I niedaleko mnie gospodarz miał te króliki, nie? No wiadomo, jak ktoś ma króliki, ma też szczury, nie? No i u nas tam na poddaszu się czasami gnieździły, zbierały. A żeby je wyplenić, kurde, to kiedyś tam mój tata wziął i wyczytał pewne informacje, nie wiem nawet gdzie, i robiliśmy akurat remont łazienki i znalazł, kurde, ty jednego szczura takiego na wpół podtrutego już, kurde. Chyba musiał się trutki najeść coś, nie? I było coś takiego, że został złapany, wsadziliśmy go do wiaderka, żeby dość głębokiego, żeby nie wyszedł. Został nagrzany taki 8-calowy gwóźdź, miał wypalone oczy i wpuszczony został na poddasze. Wszystkie inne wygryzł. Aha. Co sam zdech. No, szczur, jak tam mieliśmy taką jedną akcję. Wypaliliście gorącym gwoździem szczurowi oczy? Tak. I wpuściliśmy on się go z bronił. Powrotem tam pod dach, nie? On się bronił, a że nie widział, to zagryzał wszystko, co podeszło, kurde. Tak, dokładnie. Myszy, szczury, inne, wszystko zagryzał, nie? Właśnie. Uwaga, z prawej strony wyjeżdża. Najlepsza metoda na pozbycie się, kurde, ale właśnie szczerze. Szczurów. No proszę. A i także jebaniec wypalanie oczu jeszcze przeżył, kurde. No mówię, one są twarde jak cholera, te szczury, nie? To najwidoczniej... Ból wypalania oczu najwidoczniej nie był aż taki mocny, jak na przykład byłoby u człowieka, nie? Co? Ale szczur też potrafi takich rozmiarów dorosnąć, że ja cię pierdolę, jak kocur, kurwa. O kurde, to żeś się, to, że już, się to naoglądał, już, kurde. To już mówisz o tych, o piżmakach. Nie, to są szczury też takie wielkie. To są nie były w mieście, ale w tych wieżowcach takich, piżmaki. Wiecie. To ty, 11-piętrowych, tych, co normalnie. Są sypy normalnie, co z góry rzucasz te śmieci.
Jedne domyślam, no, może przesadziłem jak kot, nie? Ale chopie, no takie kurde... Bydle. Mniejsze, nie? Żeby był szczur jak kot, wielkości kota, to by musiał, nie wiem, chyba... Musiałoby się to rozlęgać chyba w elektrowni atomowej w Czarnku. A pamiętacie, jak ktoś mówię to ci poważnie, widziałem na własne oczy, no kurde, szczur, jak to szczur, nie? No, ja też sobie na własne oczy widziałem. No skurwiel taki hop. A teraz ile macie tam? Chowają się dziady, no. 570 km mamy do końca tego trasy. A kto to pamiętasz? Nie wiem, Marcin, to chyba byłeś wtedy, to było dawno, ktoś przyszedł na DS-a, był u nas w firmie i opowiadał, że jakiś jego znajomy najebany wrócił do domu małe kotki, nie? I małe kotki zjadł. Gdzie ja mówię? Aha. O tym. XD. Myślał, że to pierogi, kurde. I opierdolił małe kotki. To nie. To był najebany, czy kurwa? Najebany był, najebany, no. Jak szpadel musiał być, człowieku. I raz ten. Kotki, te pierogi spieprzają? Raz z tego wziął, proszę ciebie, też po pijaku. Owalił ten zmywak, nie? Bo tam żona po zupie, wiesz, nazalała wodą garnek, żeby ten i po prostu tam kawałek ścierki było, nie? Zlewki, kurde. No i do żony tam gada, nie? Mówi, kurde, coś tym mięso chujowo dogotowałaś. No i zmywak owalił, nie? Ale miał skurde gastro, jakie musiał mieć. No a ten to już było bardzo dawno, to było parę lat temu, nie wiem czy słyszeliście, pewne małżeństwo właśnie też, młode małżeństwo to było, naszurało się jakiegoś narkotyku czy coś, kurde ty, wpadli do domu normalnie i żona postanowiła z tym swoim mężem coś zjeść, kurde, nie, i wpierdolili kurwa do piekarnika swoje 3-miesięczne kurwa dziecko, a myśleli kurwa, że to kurczak, kurde, nie. Aha. Oh, yeah. Własne dziecko wjebali, nie. Łe. Ale to jest, wiesz co, to podobno tak Beret ostro ryją te dopalacze pierdolone. A. No, mówię, oni się naszurali jakiegoś narkotyku, nie? No ale kurde, to jak ja widziałem, przerwę, jak ja widziałem filmiki, kurde, nieraz, że oglądał, jak zażyli młodzi dopalacze, to kurde, siedzą nieruchomo, a po jakimś czasie jeden nagle wstaje, tak gwałtownie się rozgląda, jakby, nie wiem, jakby kurde opętany był, nie? Mhm. Później tak spokojnie, albo słyszysz? Znowu siada. Ale to jest jeden efekt. Nagle się szarpie tam do drugiego, nie? To naprawdę, kurde, no. Co? To jest jeden z efektów, a drugi może być na przykład, czy padaczka, co nie? Na ile poleciało? To też zależy od organizmu, nie? Bo ale słyszysz, a niektórzy to po prostu jak chcesz ten, zażyją, no to umierają nawet na miejscu. A taka ciekawostka, skład w dopalaczach. Tam nie wiesz co jest, trutka na szczury, trutka na szczury, między innymi. Coś musi być na pewno jakaś substancja, co ci rujnuje, wiesz. Odpowiada za psychikę, nie? Coś wchodzi na ten. Układ nerwowy cały, nie? Układ nerwowy, coś musi być. Ale słyszycie, zresztą powiem wam tak, jest to taki specjalista na czacie, co mnie na live, no i po prostu on się na tym zna. To wziąć jakieś tam skład i to wymierzyć z tą trutką i w różnymi te eksperymentują i to wychodzi. Ale taka mieszanka. Szkoda tej młodzieży, ja mówię, zajaraj sobie tego zielska, kurwa, pośmiejesz trochę, nie? Najmocniej układ nerwowy rozwala, nie wiem czy wiecie, na przykład ten, jest taki aloes wydobywany ze skórki tego muchomora. Aha, ale co, czerwonego w sensie? Tak. To nie wiem, pierwszy słyszę. A są grzyby w lesie? Humorów już nie ma, bo Darek robił aloes. Darek już wszystkie mówię, idę na grzyby, nie? Mówię, grzybów nie ma, ale mówię, zawsze były mu humory, teraz już nawet mu humorów nie ma. Ale ja to pamiętam swojego czasu, jak czasem jak jedziesz, tylko że to tak bardziej na jesień, nie? To jadę autem na przykład przez jakąś wiochę i patrzę goście, kurwa, pięciu chłopa po polu na kolanach, nie? Mówię, co oni tam kuźwa robią? Halucynki. Tak, grzybki z Witki. A teraz powiem wam ciekawostkę. Wiecie, że muchomor, znaczy inaczej się, może najpierw się zapytam. Czy wiecie, jak wygląda muchomor stromotnikowy? No. Wiemy. A wiecie, że on jest jadalny? Wiemy. No tak, tylko że raz w życiu. Tak, człowiek może go zjeść raz w życiu i musi być dobrze przyrządzony. Żeby miał dobrą... No, ale to jest ogólnie, to wiesz... Wszystko jest tak naprawdę jadalne. Możesz nawet kamień zjeść, możesz szkło jeść, nie wiem, patyki, wszystko, ale... W tej formie raz w życiu, że raz zjesz, tak, przeżyjesz, tak? Tak, w sensie nie, że przeżyjesz.
W sensie, że umrzesz, że raz zjesz. Dla mnie na przykład wielkim szokiem było też to, że ta, jak to się nazywa, huba, czy coś takiego, co rośnie na drzewach. O. Ona też jest jadalna. Wow. Uwaga. Majemy. Tylko jak jest w młodym stadium, nie? Ajajaj. Póki jest miękka i tak dalej, nie? To wtedy w odpowiednim przyrządzeniu jest jadalna i możesz ją wielokrotnie zjeść. Gdyby z widy. Ja co tam ty? Te na Discovery Channel. Wszelkie survivalowe takie programy, nie? Nagi instynkt przetrwania. Nie wiem, czy ktoś oglądał. Ja też oglądam, non stop to oglądam. Tam za zero. To co oni tam wpierdalają nieraz, to... Ja wiesz, słuchaj, wiesz co jest najlepsze? Że podczas przerwy, kiedy wiesz, po prostu jest przez przenoszone miejsce, to pizzę wpierdalają. Pomiędzy przerwami. Pewnie tak. No bo to jest prawda akurat. Na przykład Birglis to udowodnił, bo po prostu dał chyba scenę, czy coś takiego było. Bo oni mają tylko pokazy, co tak? No, oni, no właśnie, oni... No autentycznie, kurwa, kanapki, jej w ogóle, a tak to niby wiesz. Ale też widać po posturze, że poleciał te 10 kilo, nie? No autentycznie. No bo gdzie na samych robakach by przeżył, no daj to spokój. Tydzień znaczy, by przeżył, ale chociaż nie. No, dobra, to masz tu białkę, to wiesz. Żeby dzisiaj, kurwa, mielibyśmy... puknęłeś mnie. Zwierzęta po lesie, to taką sarnę dzisiaj, żeby złapać w lesie... Albert, puknęłeś mnie. To zawołuję 30 chłopak, żeby cię miał zaleczyć. To w ogóle, żeby złapać pierw sarnę, no to wiesz. Sarna ci spieprzy. Zrób, dobre, wyki, żeby umieć robić. Łapki, żeby zabrać złapać. Ciekawe skąd wziął na to pieniążki. Z One Logistics tylko jedna osoba jedzie? No to wygląda. Ale fajny jest program, nie pamiętam teraz jak się ten gość nazywał, on był w brytyjskich oddziałach specjalnych jakiś tam komandosem. Na jakim kanale? No i ale on uczy już nie takiej parodii, wiesz, że żre robaki czy coś takiego, tylko taki już ewidentnie metod przetrwania w krytycznych sytuacjach, nie? Typu, ja wiem, ja wiesz, no, pił własny mocz na pustyni i takie pierdoły, nie? No, ale żeby... to z tego, że skórę miałeś, tak? No. Miał skórę z węża, no i fajny jest, i fajny też jest taki angol Ed Sheeran, a to piosenkarz jest, no. A to nie, to piosenkarz. Ale ten też jakoś podobnie, kurde. Taki śmieszny trochę. Berg, coś tam Berg, czy... No, coś. Gość się w jednym odcinku wypowiadał, że tak gratuluję ci. Nie jedna misja odbiła się na jego psychice, także leczył się normalnie psychiatrycznie. Tam to mówił, nie dziwne. Że, znaczy psychiatrycznie. Psychologa pomocy potrzebował, nie? Bo po prostu no na pewno. Pando, ty widziałeś ten filmik z jakiegoś talk show? Ed Sheeran śpiewa piosenki metalowe? Nie. Że wydaje płytę? Nie taką, a to nie, to Ed Sheeran to był ten rudzielec, nie? Taki no. Ale uważajcie, gdyby konwój leci z przeciwka. Konwój. Ale ten jakoś podobnie się nazywał. O, uwaga, bolak, boleż miałeś tego. Ten się podobnie. Stop. Nie, właśnie. Uwaga. Był też gościu komando, ja miałem laga? Ej, koguty może, koguty panowie może. Nie przemyślałem, ale nie dojeżdżam tak do ciebie, bo jest, wiesz, dużo po uwaga, prostu jest w jednym miejscu ścinał. Tych. Ta, bez kitu, uwaga na tego typa, bo bardzo ścina. No oni ścinają. Bez kitu. Aj, no, co oni robią w ogóle? Mają problem straszny z zakrętami, kurde. No, autentycznie, co oni robią w ogóle? A ten ostatni, nie, czekaj, to nie był ostatni. Ani jeden nie przejechał z naprzeciwka, żeby się trzymał swojego pasa. O, ten trzymał. Wyjechał na mój albo po trawie, nie? No, zdecydowanie, łapał go tam. Hello. Ile macie do celu? Uwaga, jeszcze jeden. Panowie. Może mu się krzyczy. Jakieś 380. O, uwaga, uwaga. Leci. O, skubany. Jesteś Tadek jak poszedł? Widziałem, kurna, całym składem na jednej osi. Bokiem szedł, kurwa. Takie lagi ma. Aż mną normalnie potrząsło. A ile wy tam macie z przodu do celu? Tak się obsrał, kurwa. 370. I co, już robimy tą trasę, czy zmierzamy jeszcze? Bo ja już bym dokończył tą trasę. Co proszę? Nie, chodzi mi o to, czy jedziemy już tą trasą do końca, czy będziemy jeszcze gdzieś skręcać. No i dobra. Już nigdzie nie skręcamy. Dobra. I tak już długo robimy XD. Nie, no jedziemy standardowo, tak jak na mapie było. No, 22 minuty zaledwie.
Odjąć 30, no to 90, czyli półtorej godziny. Oj, będziesz miał więcej na tym, w rankingu. Tak? A to w ogóle ile przyjechaliśmy? 1900 z kawałkiem, prawie 2000. No to dobrze. Zawsze coś. Tylko, że wiesz, ranking tutaj u nas się liczy od stówki wyż. U nas też od stówy. 100 km minimum. A tą trasę normalnie rozliczamy potem, nie? To proszę? Tą trasę normalnie potem rozliczamy, nie? Tak, wstawiasz ją do tego i wpisujesz... Liczy się i do normy, ale jak napiszesz, że konwojowa, to jeszcze masz punkty. Jeszcze punkty dostaniesz. Laga dostałem. Tylko musisz wpisać w notatce kierowcy konwój i datę dzisiejszą. Wiktor, możesz kogo ty wyłączyć? Zbierasz... Jo, spoko. Bo chodziło, że... Bierzesz sobie 100, 2200 punktów, to jedziesz sobie na stację BP, prosisz o katalog i sobie wybierasz co chcesz. Jakiś bonik na paliwko czy coś, nie? A powiem ci, jak Brachol w międzynarodówce na tych tirach jeździł, nie? I oni tylko w BP tankowali, to śmiech śmiechem, powiem ci, zajebiste rzeczy sobie kupił z tych punktów. Tylko, właśnie. Że wiesz, do tira tankujesz, wiesz, nie takiej ilości jak do osobówki. Zgadza się, a szef kart swoich nie porozdawał? A no nie wiem. Bo niektórzy są takie cwaniaczki, że jeszcze ci podrzucą karty, to, wiesz. Żeby... Ja tak miałem, ale powiedziałem, że i tak nie będę tam, że i tak będę robił na swoich. Ale co było fajne, że taki dziad trans, nie? A właśnie nie kombinowali, że wiesz, szef nie wnikał w to, że ty za jego, tak naprawdę za jego pieniądze tankujesz, nie? No to punkty summa summarum powinny przypaść w firmie, nie? Nie czepiał się, a wiedział doskonale, jakie. Przecież mój brat za same punkty, bez wkładu finansowego żadnego, kupił radio CB, jakieś takie domowe, nie, to nie takie pierdy typu, kurde, kosmetyczka. Dokładnie. No takie porządne rzeczy sobie pokupił, nie? Jakieś pralka, lodówka, telewizor. To już bez przesady. Sztuczce, naczynia, wszystko. Ja na nic nie wydałem. Za wszystko szef zapłaci. A jak dobrze zachmęcił, to jeszcze nic. Nic, nie. No. Zatrzymał się na poboczu przy lesie, zapłacił kartą BP. Ile punktów, nie? Punkty przelewa. A jeszcze śmieję, jak zatankujesz takiego tira, bierzesz punkty, to masz zupełnie ich bardzo dużo. Kartą przez pipkę przeleciał, kurwa, i za punkty. W paszczu 50 punktów. Nie. Kupił za punkty Radio CB, nie? A mówi do dziwki, kurwa, co mi zrobisz za Radio CB? Radio, wiesz, w wyposażeniu firmy, nie? Do pierwszego razu. Ty uważaj, ci przejazd kolejowy. A jak się dobrze znajdziesz, to ci jeszcze 60 punktów wpadnie. Jeszcze otwarty. A już na biało. I uwaga, to że już nie bezpiecznie. Ja nie wiem, czy ryzykować, jak już na biało napierdala. Bo na biało to jest przejazd. Na biało to cały jest... czerwone. Ale czerwony już daje. Dobra, to zostają. Jakoś to było inaczej z tym kolorem. Wiem, że nie, czerwony to jest. Zatrzymasz się, biały to jedziesz. Od czerwonego masz jeszcze 6-8 sekund, żeby nie śmiechnąć. Nie świeci się wcale. No właśnie. Uwaga, hamujemy. Na biało świeci, jak będzie czerwone. Ja was wszystkich widzę jako białe myszki. Jak różowe. A to masz bardziej kolorowo. Co? Myśliwy człowieku. A był ten, jest program, był ten o... Teraz możemy. ...który testował, sprawdzał umiejętności tych komandosów, znaczy komandosów, straży granicznych, w kraju. A żeby mieli go gonić, a tak, on to jest mega. No, fajne. A jedynym krajem, który udało się go złapać, to była Polska. No. I jeszcze ten, wrócił bez samochodu, bez portfela i z innymi podeczami. Jedyny kraj, fakt, że były inne kraje, które miały możliwość go na przykład zestrzelić, a po prostu nie udało im się złapać w ręce, nie? Zabrakło im albo kilometra, albo powiedzmy kilku metrów, żeby go złapać, nie? No. A Polacy go złapali go siła, nie? Udało im się, jako jedynemu krajowi. Wojtek, jedziesz? Jedę. Jakbyś tak przycisnąłeś? No i pewnie Przemuś na też później ten, razem jedli pizzę. Dobra, chłopaki, podłożyłem. Zaczął mocno uciekać. Jak skręcaliście w prawo?
Tak, w prawo lecimy. Jeżdża bus od razu ty. Kurwa. Jak będziecie wszyscy na autostradzie, dajcie cynkę. Ej panowie, to później wam wysłać linka, żebyśmy mieli taką pamiątkę wspólną z live'a? No. Dobra. To wyślij. Będzie taka wspólna pamiątka z wyjazdu. Pogadanka o zabijaniu ludzi. To, słyszysz? A potem tak... A potem 997 do mnie dzwoni. Nie żartuj, że ty miałeś przeszkodę. No oczywiście. Teraz dopiero się skończyła. Ja już tu myślałem, że tu mówi w ostatniej... Dziękuję, że wyjechałem na autostradę. Dobra, dzięki. W ostatniej chwili schowałem... Możesz Pinox przyspieszyć. Ja myślałem, że mówi, że dzisiaj rano był w toalecie, bo mi w ostatniej chwili udało mi się zjeść spodnie, kurwa. Panowie, kontra. Lewy pasem. No, uwaga. Po drugiej stronie barierek, czy? A, kącza? Nie, lewym pasem. Nie, no będzie szedł na nas, od tyłu. Tak, od tyłu macie. A, wyprzedza, tak? Tak. Ja mówię kontra. Ej, ale zobaczcie na nazwę tej firmy, co nie Viva, to jest ten kanał taki. Co to tak zabłysnął wtedy? A sorry, dokończ, bo ci się wtrąciłem, no, mów. Nie no, bo zobacz, że kanał przyjechał. Viva Traki. To. Ktoś był, co mówił, że kontra, patrz, to przejeżdża za tym barierką. Taką pasmówką, nie? Z pasmem zieleni i z barierkami. Gość jedzie z naprzeciwka. Kontra. Ta, lewy pas wolny. Ale to było przezabawne. Uwaga, kontra, ja mówię, no i... Ja pierdolę, tu barierki, pas z zieleni. Uwaga, idzie! Ale ten płynie. Uważaj, Maciej, leci lewy. Dobra, ja schodzę na lewo, bo mam te roboty, nie? Kogoś tam przetrącił, nie? Nie, ja na razie nie. Ale tak go gibało, kurde. A nie, on się trzyma cały czas na lewym pasie? Tak, poszedł prosto pod most. Ja jestem na lewym, bo miałem tam. No to zjeżdżaj, bo skręcamy. Wiem. Przez Tadaszu popierdolony. Myślałem, że się wpierdolił. We mnie wywalił się, ale zjechałem na prawo. To on się przestraszył. Bo to on się przestraszył. Ile? 200. A ja jadę sobie, kołem Maciejowi, kołem na ogonie siedzę 50 metrów. Za chwilę po lewej i prawej wyskakują jakieś dwa znaki, ale nic nie widzę. Kołem. A w pewnym momencie ty pachołki spod niego wychodzą. Ja za lewo uciekłem, nie? Ale to jest niedograne do końca. Kurde, mam trójkąt ostrzegawczy i stoi koleś. Ani samochodu, ani niczego. Wy ja też mam tak macie. No bo to jest akurat zdarzenie losowe, które nie jest widoczne na multi. Obciąża bardzo. Aha. No powinni to w ogóle wyłączyć. Bo niektóre zdarzenia losowe są za duże, czy coś tam oni doopisywali i nie są wszystkie dostępne na multi. A będą? Nie sądzę. O, Niemcy poprawiają, tak? To też dziwne, kurczę, bo jedni to mają, a drudzy tego nie mają, nie? Każdy ma swoje. No bo każdy inaczej ma to ustawione tym suwakiem, nie? Ale nie, przykładowo nawet jak masz to nie masz w tym samym czasie co ty. A nie ma synchronizacji? Nie jest synchronizowane to. No tu akurat dali dupy, to powinno być synchronizowane. No, bo ty jedziesz, ty masz przeszkodę... Jeżeli na 10 osób w konwoju 10, 5 ma włączone, to te 5 powinno widzieć w tym samym miejscu, nie? Oczywiście. A tu mijak, bo wtedy się strzelam. To w ogóle nie powinno, to powinno ustalać serwer. Ja to muszę wyłączyć, bo i tak to... Ja mam na zero ściągnięte. Słabo to wygląda po prostu, nie? Od tygodnia nie miałem żadnego tego. Gdyby to było takie pełne jak jest na singlu, to tak, ale... Tylko standardowe co jest, to wszyscy widzą, a tak to kurczę nie ma nic. A tam ktoś jeszcze w ogóle za mną jest? Nie. A jest, dobra. To skręcamy w prawo. Ja to mam jeszcze ten winter mod, nie? To. Nie. To lewy pas. To widuję, bo zaraz komedię. Czaisz, kurwa. Ciekawe. Że przynajmniej sobie zimę włączyłeś w tym, nie? No. Się chłodniej w pokoju zrobiło. Otwórz. Postawił, wieje mu w twarz. Zimą zawiało. Ta przeciąg zrobił.
No, coś mi zawiało. Przeziębiłeś się? Ej, w ogóle mam otwartą szybę tutaj w retraku. Idziesz później do lekarza rodzinnego i mówisz, że ja potrzebuję tydzień chorobowego. No kurde, panie, zawiało mnie na Wintermodzie jeżdżę. No tak, Kadek, żeś przygasł. Ja? A. Czemu? Jakoś tak zwolniłeś. Bo miał Darek lagę, musiałem zwolnić. Jak to się mówi, dołóż do pieca. Cyk, dwójeczka. Nawet nie słyszałem, że się włączył. Ja miałem lagę? No, przepnęło to. Ooo, to niemożliwe. No musiałem hamować, bo bym wjechał w ciebie. Szerokości? Tak, ja to może ty miałeś. Może ja, Huk wie. No. Ja tego, Nie odczułem. Znaczy nie, no możliwe, że mogło mnie lekko tam, wiesz, szarpnąć, bo ja wziąłem sobie, zwiększyłem widoczność w lusterkach, nie? Kto tam z gabarytem jedzie, kurde? Terminator? On ma wyciągnik. To jest? On ma 8 na 4. Ja mam widoczność w lusterku, ustawiony na 400 metrów. Buty zajebał, kurde, jakby z gabarytem jechał. Uważajcie. Co było mówione o kogutach? Przecież było mówione, że koguty wyłączamy. Ale ja nawet nie wiedziałem, że ja je mam włączone, bo ja sobie tutaj ustawiałem lustro. Uwaga, luz leci. Lucifer. Ale już chyba w sumie tam na parkingu już była mowa, o kogutach się pytałem. Kto tym się lusterka wyłącza? Czy koguty? F3. A, nie, F2. F2. Denis rozrabiaka. Kontrę macie z tyłu. Co? Zaraz będziemy. Luski leci. Leci, no, ale coś mu nie idzie chyba. Bratan, co ty dziurasz? I gra jest normalna. Marcin, która jutro zmiana? Druga. O, no spokojnie. Ale i tak w dupę da, jak druga nic. Druga kontra, myślę, gra. Po takim weekendzie... To już tak się Marcin nie chwal. Dobra, dzięki. Po takim weekendzie to dobra, powoli się zbliża, Tadek, krzykuj się. Jak zacznie wychodzić, to całe... Jeszcze trochę. Całe chlańsko, już nieduże. Eksterminator, żeby wyłączyć koguty, już, nie? On ja zamiast jutro ten to boję mieć nazwę rozrabiaka. To wiesz, to wiem. Alde w 4, jakby to. No jedno to dobrze. O kurwa, jak zapiadałem. Uwaga, dalej leci ostro. Idzie teraz, no. Lucifer zapiadałem. Lucifer. Ile macie kilometrów? 70. Dla 5. Jak tam tańce z tyłu? A bardzo dobrze. Tance, koledance. Słuchaj, my z tyłu się świetnie bawimy. Albert, jak bardzo krzywo prowadzę w tej chwili. Nie, prosto wow. Jedziesz dwoma pasami aktualnie. My tutaj w trójeczkę się fajnie. No to jednak jestem odporny na mocne zmęczenie. Kurde, mnie to zastanawia, jedziesz kurczę firanku czy tam tym jakąś chłodnią kurde i te koguty powłączane. To mnie nie wiem. Pomóż się tył. Masz gdzie te Amelie się stało. No właśnie. Ej, ktoś nie wiem, czy upuścił rękę na biurkę, czy w ogóle myszka, ale to było tak słychać, jakby ktoś przewalił w kogoś. Że się łuskie stuknęli. Przydałoby się im. Ja by jebałem wariata na stół. Takie jest gorąco, że musiałem... Uważajcie, z prawej strony wyjeżdżają. Musiałem przewietrzyć, no sorry. Chyba samą skórę. Ale z prawej strony wyjeżdżają, uważam. No oni się pilnują, gdy widzę. Ha, my jedziemy dobrym pasem. To oni powinni uważać, żeby procentów nie nabić. No ale to wiesz, to... Nie każdy na to patrzy, nie? Tak, a zwłaszcza ruskie. Ruskie to wiesz. To w ogóle. Najwięcej wypadków. No wy tak hamujecie tam z przodu. No kurde, gość mnie zhamował, myślałem, że wiesz... Zmienia hamuj, pas, hamujcie, Wiktor. Dobra, hamujemy, nie? To on zajebał. Uwaga, gościu, stoimy na prawym pasie. Na LKW czy spotkamy. Firmowy samochód. Ale nie było żadnej przeszkody, w co on kurde, dziąt na samym środku stanął na tym pasie, no kurde. Co za karakan? Ale on jechał przede mną. No za kurde karakan. A, pewnie tak.
Ale zobacz, że nawet awaryjnych nie włączy, co nie? Kto ma burzę w domu? Kto nie, bym powiedział stęsto nogi, ale nie będę tego mówić. Bo by tutaj wszyscy się poobrażali na mnie. Tak, stęsto nogi? A powiedz, wspomnij naszego Zbigniewa, póki jest aktualnie. On ma dobre teksty. A właśnie, no, a właśnie... Ale on się skończył, nie? Nie. Siedzi w ciupie. W więzieniu siedzi. Nie ma stonogi. On już pewnie odsiedział ten wyrok, co został... Nie, jeszcze nie, domu, jeszcze nie. Ale w międzyczasie pod koniec mu postawili nowe zarzuty, nie? Stonoga. Uwaga, nie posadzili go... Nie, nie wiem, nie pamiętam. Nie, posadzili go za oszustwo. Obrażanie polityków. Oszukał klienta. Dokładnie chodziło o sprzedaż samochodu marki Lexus. Uważaj, lagi. A tak naprawdę... A potem teraz niedawno został oskarżony. Przepuszczę gościa, niech jedzie. A teraz niedawno został oskarżony. Za ogólnie obrażanie. Nie, LKW. Uważajcie, no właśnie, między innymi właśnie polityków. Uważajcie tam zawsze przeciwko. Nie, prezydenta w życiu. No czekaj, nie wiem jeszcze. Ale nie, bo jeżeli obrażasz prezydenta... Polityka obraził. No dobra. Między innymi Kaczyńskiego. Ale coś, że jeżeli wyzywasz prezydenta i ktoś to na ciebie doniesie, to ty za to idziesz pod sąd i idziesz siedzieć. Panowie. A on nieraz w internecie było, że on wyzywał. Tak. Nie polityków, ale też prezydenta i... Policję. Uważaj, Wiktor, przyhamuj go. Na pewno pewnie z tego powodu też go pewnie... Kogo przyhamować? Ale on ściemę jakąś dojebał, że ma jakąś tam chorobę i on ma warunki. On ma warunki takie w więzieniu. Ej, dawaj, przede mnie Pokémon, dawaj szybko. Jak deszadę. Ale słuchaj, że on deszadę, to jedź przede mnie, dawaj, dawaj. O, no dokładnie. Dawaj. Dobra. Jakby miał chorobę, to by tak jakoś by zbytnio nie mógłby palić, bo on coś tam miał. To jest zastmą, no. Może zdajmy ładunki solówkami, zróbmy pamiątkowe zdjęcie. Może być. Ha. To jest dobry pomysł. Robimy kościoły się, przywitamy, siema ziomek. To co, oddajemy te ładunki? Tak. Okej, okay, zdajemy wszyscy ładunki i się spotykamy na LKW z samymi ciągnikami. Ja nie mam do zdania. Nic zdaję. No to nie zdajemy. Zostaw poprzej drogi, a bici on. Ej, on utknął no chyba. No to nie zdawajcie ładunków, jak nie wszyscy mają tutaj. No to jak w końcu, nie? No tak, byście to obliczyli. To zmieścimy się tam na podjeździe wszyscy? Z tyłu? Bez ładunku. Ja nawet nie będę parkować, bo... To ja zostawię tu naczepę i... To zdajemy te? Czy nie? A wjeżdżaj tam. No to zostawcie z boku i tyle. A to w sumie Albercik, zawsze możesz odpiąć. Co do Albert, odpinaj tutaj, gdzie teraz stoisz naczepę i jedź do punktu postoju. Moment, ja odpinam. A żeby naczepa zniknęła, co? Ej, to zdajemy czy nie w końcu? Zdajemy. Jak w końcu? Zdajemy? Tak. A jak nie masz tutaj, to zawsze gdzieś postaw ją w rogu. Rzuć na bok, niech se szef przyjedzie. Oh shit. Ze mnie niedobrze pojechał. Hi guys. Hello man, how are you today? Oh fuck. Muszę... Fine, thank you. No, dobra, nie. Czekaj, zrobię kółko. Koko, biegnę tyle słodki. Kuchu doszedł. Nareszcie. A weźcie tam burzę, proszę. Klapa, kurde. Którego marszczyłem i wreszcie doszło. Kościu mi blokuje. Stój, ty stój. O, bo co ty robisz? Nie dałem taba. To zawracam, no. Fuck. No, no i co? Ej, awaryjne włącze jak Pokémon. A dobra, masz. Mario, i on jest Mario. Nieco do tyłu, no kurde. Berybach, bery. Dobre mi się graje, gracz. Ja pierdolę, opieprzę go zaraz. No ale jak ty to robisz? Wiesz, co sobie porozmawiamy? Albecik! No. Uczysz się. Jolacen, no, jesteś gęczkę, Jolacen. Ale mistrzowsko to zrobiłem. Bez przesady. Mistrzowsko. 0% żem zrobił na tym manewrze. Unet trafik, trajdy i chyba brachę dżangi do Jamajki. A ja wolno, będzie! Tutaj miałem pojechać. Jak się trąb. Mario, masz no collision? Fajn, karambar. Okej. Nie blokować drogi. Chcesz zgięć kula jasny kardyś. Ej, Allah! Żem się wpieprzył.
O, już. Już nie wjadę. Mam do linii. Czekaj, jest tu bezkolizyjna? Bo mi chodzi o to, żeby była bezkolizyjna. Nie, no tutaj jest bezkolizyjna firma. A do samej linii podjeżdżamy? Dobra. Patrz, poszedł do tego. Wiecie tam pinot. Basma konne. Tak, ja nie wiem. Dobra. To hund, bro. Tak zostajemy. Już, chwilę. Bo na ekranie znikł utknąłem. Please. Co, kurwo? Mam najgorszy wjazd, jak jest możliwy na firmę. Bro? Please? Co? What do you want? Aro jeszcze próbuje parkować. Ja już zaparkowałem. A ja nie parkuję, zmęczony jestem. Tylko screenshota zrobię i... To zapisać trzeba. Dobra. O tobie zapomniał. No time. Ja, ciao. Time już nie jest obowiązkowy. Firmie, tak. Bo co to tam time jest? Nie jest już obowiązkowy? Nie. A ja już zrobiłem. A leśnika? Ale plus jak będziesz robił, nie? No, nawyk już taki, wiesz. Ale lepiej, żeby ci został taki nawyk. Łatwiej jest później sprawdzić. Tak, Grandu Sergio Marcin, mogę prosić o długę? Proszę bardzo. Podziękował. Ghost. Marcin. Marcin pewnie poszedł na faję. Panowie. Ej, panowie, mogę po środku? No chodź. Ludzi ci się Albercik? No tak, trochę. No widzę właśnie. To może ustaw się do screena, co? No chcę, ale nie tutaj... Kuźwa, gdzie jeszcze wylądował? Edy, hoj goś, bro. Ale podjeżdż trochę bliżej, Wiktor. Ja chcę na końcu się ustawić. Ile? Dalej, eksterminator, parkuj. Ho, ho, ho! Prawie czołówkę miałem, kurde, z gościem. Jak on mi się pod prąd pieprzył. O, dobra. Trochę do tyłu. I cyk. Elegancko. Ale następnym razem na konwoju ty wykonujesz te manewry. Bez problemu. W realu bym ci to zrobił. Wiktor, wyłącz ostrzegawcze. Ja piernicze, gdzie teraz parkujemy? Tam, obok. Mariola 19. O tam, gdzie oni są, nie widzisz? Na długich możecie zostać. Tylko koguty wyłączcie. Ja parkuję ostatni, jakby chcę. Wyłączcie ten wsteczny. Za daleko z Idan stoisz. Bliżej podjechać trochę. Zidane, bliżej daj. Już niech tak zostanie. Dobra, bo stój już. Dobra, stój się, kurzie. No i dobra. Mario. Sorry. Sorry, mandarinę, mandarinę. Mamy mandarinek. Dobra, parkujcie szybko. Mario. Ja jeszcze koło tutaj, koło eksperymiatu. What the fuck? Eksperymiatu było daleko. Dobra. Co tam? Bo taka luka jest. Mario, odpalaj długie. Jako? Luka tu jest taka, panie. No to przesuń się. Nie wiem, kto tam jest koło ciebie. Myszograj. Myszograj, lukę zrobiłeś. Ty się ustaw, a ty się nie wciskasz? A ty się nie wciskasz? No ale za dużo, ja za mała luka, żebym tam wjechał. Poczekaj. Fajnie, co Pokemon. Marcin pogasił, widzę i poszedł. Dobra, kurde, ja to na Messengerze. A, dobra, to dobra, niech pokoń tutaj wjeżdżę, a tam stanę na tym, dobra. Ale to ustaw się.
Niech mu już będzie. Sorry, sorry. Nie no, w związku z tym, że cię lubię Pokémon, to ci odpuszczę, dobra? Dobra, teraz będziemy oceniać konta, która wygląda najlepiej z przodu. No moja, wiadomo, nie? Nie, właśnie nie. Wiesz co, ja powiem tak. Podoba mi się czwarta. Dziękuję. No i tyle. Dzięki. Dobra, ustawione. Wait. Ale od której czwarta? Od lewej czy od prawej? Nie no, od lewej no. No to dziękuję, to moja. To twoja? I piąta też jest piękna, tylko bo jest ciemna, ja nie? Ja pierdolę, Albercik, kurwa. Tak to se kółka robił, teraz się ustawić nie może. Tak. Znaczy, jest luka między Pokémonem? A my się obejrzysz wam kawał? Albert, zaparkuj tutaj między Pokémonem, a tutaj gdzie ja. Już nie tam stoi. Nie wcisnę się tam. Wciśnij no, się, dawaj kurczę, nie denerwuj ty mnie. Mieści się! Wjeżdżaj. Dobra, parkuj ta to, bo ja lecę. Dobra. A powiedzieć wam kawał? No. A to... Jest na mieście Lopez, który... Jeszcze do garażu wjedź, kurwa, i zaparkuj. Zidane. No? Odpal silnik i włożyć długie. No długie. No nie masz w ogóle, cię z przodu lampy nie palą. No to musi F4. Nie F4 dopiero, bo tak to nie będzie działać. Perfekto. Kuba razem spalił. A bo ja mam puszkę. Dobra. Koguty można włączyć? Nie. Bo ja to przypał. Bo chłopaków wywali. A najlepiej to w ogóle tych kogutów nie montuj. Epicko to wygląda. Ej, kto tam ma kogutów? Ja nie montuję kogutów i patrz kurde, akumulator mi ani razu nie padł jeszcze. To tylko, że Marcin zgasił i poszedł. Jak tam? Marcin, daj długie. Co zrobić? Długie, aha. Słucham. Zostaw na długich po prostu. Sorry. Dobra, dziękuję wszystkim za przybycie na konwój. O, dzięki. Trochę ich tu jest. Wszystkiego dobrego życzę. Dzięki. O, a po konwoju chciałbym z tym, z Zidanem, Albercikiem, z Myszograjem i ten drugi, jak ma? Terminator. Przejdźmy na dwójkę, na kanał dwójkę, garaż 2. Dobra, to chodźmy. Ale to zaraz się rozjedziemy. Patek, rzuć mnie też tam, bo chciałem coś powiedzieć. Ale to żeby nie było, co nie? To ja dziękuję za konwój. To jest jedna sprawa, żeby nie było, panowie. No, słuchamy. Odnośnie, wiecie, tego po prostu linka wam podam i jutro powinien pojawić się zapis live'a. No nie ma problemu, dzięki. Miło się jechało, nie ukrywam. Ja już dzwon. O, nie mogę pisać. No, ty nie napiszesz. To wiesz co, musisz... Napisz mi na pewno cokolwiek. Musisz mi zaprosić na Steama. Napisz mi na pewno na TS i tyle. O, czekaj. No tak też można. A mówię panowie, wypadeczek macie klink budowy. Lepiej lecisz? Darek? No? To co? Dobra, Wiktor, możesz teraz napisać. Co? A tak? Trzymaj. Dobra, proszę? Już, jest. To dzięki panowie za konwój. Na 17 km. Trzymajcie się do następnego, a my będę na tym, na GTA 5, nie? Na kanale. Dobra, to idziemy na garaż 2? Za sekundę, no. Dobra, Wiktor, dzięki. No, dzięki. O, dzięki, Wiktor. To aż trzy? Co jest trzy? Powiedz mi, w myślicie do normy, nie? Poczekaj sekundę. Dobra, pogadamy na dole. User left your channel. User disconnected from your channel. Dzięki, kolego, szeregości.
Dobra, to ja też lecę. Trzymajcie się, dzięki za konwój. Do kiedyś może jeszcze się spotkamy. No, mamy nadzieję. Ja tak samo. Dobra, trzymajcie się. Dobranoc. Disconnected. A ty co? O Jezu. Ale długi konwój, masakra. Dobra, kończymy. Dobranoc.